Trzeci z kolei jubileuszowy rok przed nami. Najpierw 100-lacie niepodległości Polski, potem setna rocznica odzyskania niepodległości przez nasze miasto, a w 2020 roku Suwałki będą świętowały 300-lecie nadania praw miejskich. Ten jubileusz powinien mieć własny logotyp, uważa prezydent miasta Czesław Rękiewicz i ogłasza konkurs na znak graficzny 300-lecia miasta. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z miastem Suwałki, nawiązywać do jego historii, jubileuszu trzystu lecia. Ale jednocześnie wysyłać czytelny przekaz, że suwałki dzisiaj to nowoczesne, prężnie rozwijające się miasta. Projekt powinien być oryginalny, wyrazisty, zapadający w pamięć. Pożądane cechy logo to prostota i jasność przekazu. Czytamy w ogłoszeniu o konkursie. Logotyp powinien mieć również charakter uniwersalny, jeśli chodzi o warunki techniczne projektu. Musi być czytelny w dużym i małym formacie. Powinno być przygotowane w wersji kolorowej, czarnej i białej. Wszystko po to, by było czytelne na różnych tłach. Prace można zgłaszać do 22 października. Ośmioosobowa komisja oceni nadesłane projekty i wyłoni zwycięzcę. Autor wskazanego przez komisję logotypu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Pełen regulamin konkursu można znaleźć na stronie umsuwalki.pl